będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżących oraz Sejmu, Ministra Edukacji Narodowej, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniach 3 i 22 czerwca 2015 roku połączonych skarg konstytucyjnych Moniki Łojek, Pauliny Kucharskiej, Marty Gajuk, Mariusza Krełowskiego, Daniela Długosza, Pawła Kosiarza, Pauliny Pachniak, Michała Kozaka, Kacpra Harabina, Doroty Skrzypczak, Marty Zawickiej, Agnieszki Wróblewskiej, Bartłomieja Piaseckiego, Pauliny Wajtryt, Katarzyny Wiąk, Bartosza Sypioły, Bartłomieja Sałapy i Adrianny Raczyńskiej o zbadanie zgodności punkt 1 artykułu 9c ustęp 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego. Z artykułem 2 w związku z artykułem 45 ustęp 1 w związku z artykułem 184 w związku z artykułem 70 i artykułem 47 Konstytucji. Punkt 2. Artykułu 9c ustęp 2a ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z paragrafem 99 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie umożliwia zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z artykułem 2 w związku z artykułem 78 w związku z artykułem 70 ustęp 1 i artykułem 47 Konstytucji. Punkt 3 paragrafu 99 ustęp 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z artykułem 2 w związku z artykułem 51 ustęp 3 w związku z artykułem 70 ustęp 1 i artykułem 47 Konstytucji oraz punkt 4 paragrafu 99 ustęp 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie gwarantuje wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji będących podstawą decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego z artykułem 2 w związku z artykułem 51 ustęp 4 w związku z artykułem 70 ustęp 1 i artykułem 47 Konstytucji. Orzeka. Artykuł 9c ustęp 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie, jakim wyłącza skargę do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych jest zgodny z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów członków stanu. Składu orzekającego. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Piotr Tuleja, Andrzej Wróbel oraz
Marek Zubik. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia Mirosław Granat. Bardzo proszę, panie profesorze. Na wstępie przypomnę zakres zaskarżenia. Skarżący podnieśli 4 zarzuty. Wobec samego artykułu 9c ustęp 2a ustawy o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego, wobec artykułu 9c ustęp 2a w związku z paragrafem 99 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2007 roku w zakresie, w jakim nie umożliwia skarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego i 2 zarzuty wobec samego paragrafu 99 ustęp 2 rozporządzenia w zakresie, w jakim nie gwarantuje dostępu do akt oraz w zakresie, w jakim nie gwarantuje wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji będących podstawą decyzji o unieważnieniu. Skarga konstytucyjna z artykułu 79 Konstytucji nie jest zwykłym środkiem prawnym, ale musi spełniać pewne wymogi prawne określone prawem i orzecznictwem Trybunału. Stąd Trybunał na wstępie zbadał dopuszczalność zakresu zaskarżenia, jaki wynikał z przywołanych zarzutów, tym bardziej, że po złożeniu skarg nastąpiły zmiany w stanie normatywnym, w prawie oświatowym, wywołane wyrokami Trybunału o sygnaturze K35/12 i K52/12. I tak, w przypadku zarzutu wobec paragrafu 99 ustęp 2 rozporządzenia, polegającego na braku zagwarantowania dostępu do akt sprawy oraz prawa do wysłuchania w sprawie zebranych informacji będących podstawą unieważnienia egzaminu z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań stwierdzonej ex post, skarżący uznali, że w tym przepisie ma miejsce pominięcie prawodawcze. Trybunał po rozprawie nie zgodził się z tym stanowiskiem. Sprawa dostępu do akt egzaminu, w tym do dokumentów egzaminacyjnych oraz prawo wypowiedzenia się co do przesłanek skutkujących unieważnieniem egzaminu z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego stwierdzonej ex post, nie wynika, co jest oczywiste, z treści skarżonego przepisu. Przepis ten nie jest właściwym przedmiotem kontroli w kwestii dostępu do akt sprawy i prawa do bycia wysłuchanym. Dla postawienia takiego zarzutu adekwatnym był paragraf 107 tegoż rozporządzenia, który wówczas w tamtym stanie prawnym i obecnym określał i określa prawa zdających egzamin do udostępniania i do wglądu sprawdzonego i ocenionego arkusza, w tym karty odpowiedzi, w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora komisji. Pozostaje on w bezpośrednim związku treściowym z zarzutem braku regulacji dostępu do akt sprawy. Zarzut skierowany z kolei przeciw artykułowi 9c ustęp 2a ustawy oświatowej w związku z paragrafem 99 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w zakresie, w jakim przepisy te nie umożliwiają skarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego, w ocenie Trybunału jest wobec tego przepisu bezprzedmiotowy.
W żaden bowiem sposób z wykładni 9c ustęp 2a ustawy nie wynika norma dotycząca odwoływania się do organu wyższego stopnia. W toku rozprawy 3 czerwca przyznawał to też pełnomocnik skarżących na tej właśnie rozprawie. Przedmiotem regulacji artykułu 9c ustęp 2a ustawy, nawet jeśli by go analizować w związku z paragrafem 99 ustęp 2 rozporządzenia, jest wyłącznie zagadnienie wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na wynik egzaminu. Skarżący nie mogli więc wobec artykułu 9c ustęp 2a ustawy w związku z paragrafem 99 ustęp 2 rozporządzenia stawiać zarzutu pominięcia prawodawczego. Jeśli zarzut ten miałby być wiązany wyłącznie z 9c ustęp 2a, to brak związku treściowego uzasadniał, że mamy tu w istocie do czynienia z zaniechaniem legislacyjnym. Z tych właśnie powodów Trybunał umorzył kontrolę zarzutów stawianych w punkcie 2, 3 i 4 petitum skarg. Tak więc problem konstytucyjny w niniejszej sprawie dotyczył braku sądowej kontroli unieważnienia egzaminu maturalnego przez dyrektora komisji wyłącznie ze względu na niesamodzielne rozwiązywanie przez zdającego zadań zarkusza stwierdzonego ex post przez właściwe organy. Trybunał w związku z nie zajmował się unieważnieniem egzaminu maturalnego jako takim, a więc bez wiązania go z konkretną przyczyną unieważnienia, a tak można było odczytywać skargi skarżących, zwłaszcza punkt 26, punkt 33, punkt 35, punkt 39, 40, 48 skarg, w których to skarżący domagali się kontroli unieważnienia egzaminu maturalnego jako takiego, kontroli matury w ogóle, a nie w powiązaniu z konkretną przyczyną. Zatem poza zakresem kontroli Trybunału w związku z istotą zaskarżenia znajdowały się ewentualnie inne przyczyny wadliwości regulacji dotyczących sprawdzianu i egzaminów, o jakich mowa w przepisach ustawy i rozporządzenia lub jakie mogły wystąpić na gruncie tych przepisów. I dopiero w kolejnym kroku Trybunał przystąpił do oceny konstytucyjności artykułu 9c ustęp 2a ustawy w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w arkuszu stwierdzonej podczas sprawdzania tegoż arkusza. Trybunał stwierdził, że ocena samodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych nie jest elementem formalnym egzaminu. Przeciwnie, stanowi część merytoryczną wyniku egzaminu. Składnikiem integralnym wyniku jest ocena samodzielności pracy. Wynik egzaminu obejmuje sprawdzenie merytoryczne pytań i samodzielności udzielenia odpowiedzi. Są one przedmiotem oceny nierozdzielnej, dokonywanej przez egzaminatora i organy egzaminacyjne. Egzaminator, przystępując do oceny arkusza, zakłada, że został on samodzielnie rozwiązany przez abiturienta, a więc, że rozwiązanie jest dziełem danego maturzysty. Tylko przy takim założeniu może wystawić ocenę. Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania czyni ocenę pracy bezprzedmiotową i powoduje z mocy skarżonych przepisów nieważność arkusza i tym samym egzaminu z danego przedmiotu. Przedmiotem oceny egzaminatora jest to, co zdający robi i jak to robi.
Prawidłowe jest rozumowanie, że napisanie pracy na ocenę pozytywną, otrzymałeś bardzo dobry, implikuje, że praca została napisana samodzielnie. W wyniku egzaminu znajduje się warunek konieczny do dokonania oceny, jakim jest rozwiązanie arkusza samodzielnie przez abiturienta, a więc nie w grupie zdających lub wysiłkiem większej liczby osób. Egzaminator rozstrzyga o samodzielności pracy i ocenia zadania z racji swoich kwalifikacji fachowych. Stwierdzenie samodzielności lub niesamodzielności rozwiązania zadania podczas sprawdzania pracy jest oceną wynikającą z doświadczenia pedagogicznego. Tu nie zawaham się użyć ze sztuki pedagogicznej, jak i wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu. Kryterium takiej oceny stanowią normy, zwykle niepisane, odwołujące się do doświadczenia i wiedzy pedagoga. Procedura kontrolna, jaka istniała w regulacjach wewnętrznych OKE i CKE w 2011 roku, którą zastosowano do sprawdzenia prac skarżących, służyła weryfikacji tej oceny co do niesamodzielności pracy stwierdzanej ex post, ale dokonywana była również przez pedagogów według kryteriów pedagogicznych i merytorycznych, na przykład z chemii, a nie według kryteriów prawnych. Trybunał nie podzielił tu stanowiska skarżących, jak i stanowiska interweniującego rzecznika praw obywatelskich, że unieważnienie wyniku egzaminu jako następstwo stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań z arkusza stwierdzana ex post może być traktowana, jak tego chcieli skarżący, jako wypadek specjalny, w którym egzaminator odstępuje od kontroli merytorycznej zadań, nie dokonuje jej, lecz poprzestaje na kontroli spełnienia warunku formalnego, jakim miałaby być samodzielność rozwiązania zadania. Wynik egzaminu, o jakim mowa w artykule 9c ustęp 2a, należy więc rozumieć jako rozstrzygnięcie o samodzielności pracy przy dokonywaniu subsumpcji udzielonych odpowiedzi do uprzednio określonego wzorca weryfikacji zadania. Ocenianie jest czynnością stwierdzającą stan wiedzy i umiejętności u składającego pracę, które zostały samodzielnie przedstawione przez abiturienta. Zadaniem egzaminatora jest porównanie treści odpowiedzi z odpowiedzią prawidłową, ustaloną na podstawie wiedzy z dziedziny objętej egzaminem. Egzaminator stwierdza istnienie konkretnego stanu faktycznego w postaci zespołu informacji lub umiejętności osoby egzaminowanej, która dała im wyraz, samodzielnie udzielając odpowiedzi. Jeśli matura, egzamin maturalny, jest egzaminem z dojrzałości, to egzamin ten musi być wypełniony samodzielnie. Przejście od abiturienta do grona absolwentów, a terminy te mają bardzo bogaty i piękny źródłosłów łaciński, musi odbywać się samodzielnie. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym, o nim bardzo wiele rozprawiano w toku rozprawy i 3 czerwca i dnia dzisiejszego, dominuje myśl, że wynik egzaminu nie podlega zaskarżeniu i nie służy na niego skarga do sądu administracyjnego, ale w tym myśleniu sądowo-administracyjnym sądów administracyjnych wskazuje się na istnienie warunków formalnych określających typ prowadzenia egzaminu oraz warunków materialnych, jakim jest wykazanie się wiedzą w stopniu, który umożliwia otrzymanie z każdego przedmiotu
określonej liczby punktów. Obie te czynności mają według sądów administracyjnych charakter czynności materialno-technicznych. Obie składają się na wynik egzaminu. Trybunał podkreśla natomiast, że ocena samodzielności rozwiązania zadań nie jest elementem formalnym, lecz wchodzi w skład meritum egzaminowania i jest częścią jego wyniku. Trybunał podziela w pełni zaś z orzecznictwa sądowo-administracyjnego tę myśl, że unieważnienie egzaminu z powodu niesamodzielności rozwiązania zadań stwierdzanej ex post jest czynnością, która nie kreuje stosunku prawnego tworzącego uprawnienie, lecz stanowi potwierdzenie określonego stanu faktycznego. Skoro dane unieważnienie nie kreuje stosunku prawnego, to nie można przypisać mu cech decyzji administracyjnej lub czynności z zakresu administracji publicznej. Po ustaleniu rozumienia wyniku egzaminu na gruncie artykułu 9c ust. 2a ustawy o systemie oświaty, Trybunał odniósł te ustalenia do wzorca z artykułu 45 Konstytucji ust. 1 i temu zagadnieniu poświęcona jest kolejna partia uzasadnienia. Trybunał stwierdził, że ocenianie polegające na rozstrzyganiu przez pedagoga o niesamodzielnym rozwiązywaniu zadań stwierdzane ex post w toku subsumpcji udzielonych odpowiedzi do wzorca odpowiedzi nie jest sprawą w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. W zakres sprawy, o jakim mowa w tym przepisie, nie wchodzi wynik egzaminu polegający na stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Procedura sądowa nie jest zdatna i nie jest adekwatna do weryfikacji prawidłowości unieważnienia z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań stwierdzanej w toku sprawdzania prac. Przyjęcie innego punktu widzenia prowadziłoby do stanu, w którym sąd stanąłby przed koniecznością dokonania oceny rozstrzygnięcia egzaminatora co do niesamodzielności rozwiązania arkusza, i w którym to ostatecznie sąd administracyjny podawałby wyniki egzaminu na przykład z chemii rozszerzonej. Działanie takie nie mieści się w zakresie prawa do uzyskania sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, o jakim stanowi ustęp 1 artykułu 45 Konstytucji, z uwagi na uwarunkowania nakazujące odwołanie się do wiedzy biegłych dysponujących wiadomościami z danej gałęzi. Uznanie wyniku egzaminu z artykułu 9c ust. 2a ustawy w badanym tu kontekście za sprawę w rozumieniu konstytucyjnym przeniosłoby ciężar decyzyjny w odniesieniu do diagnozowania wiedzy abiturienta i samodzielności jego pracy z rąk przeszkolonych i nadzorowanych w procesie ewaluacji egzaminatorów na rzecz biegłych, którzy takim rygorom nie podlegają i przez to mogą nie dawać gwarancji chociażby jednolitego stosowania standardu dokonywanej oceny prac egzaminacyjnych. Istota rozstrzygnięcia pozostałaby wyłączona z płaszczyzny samodzielnego i świadomego działania sądu, godząc w sferę prawa do uzyskania orzeczenia sprawiedliwego. W danej materii decydującego znaczenia nabiera nie niezależność sądu i niezawisłość sędziego, ale profesjonalne przygotowanie egzaminatora, który z istoty rzeczy nie może być w swej roli zastąpiony przez sąd. Jeszcze raz podkreślę, że dla prawidłowego diagnozowania stanu wiedzy abiturienta konieczne jest posiadanie zasobu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia pedagogicznego i po trzecie konieczne jest przestrzeganie standardu dokonywania oceny prac egzaminacyjnych
co poddawane jest jeszcze późniejszej ewaluacji. Na gruncie artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji każdy ma prawo do sądu, ale nie w każdej sprawie. Jak podniesiono już wyżej, samodzielność rozwiązania zadań egzaminacyjnych jest elementem merytorycznym wyniku egzaminu. Samodzielne rozwiązanie arkusza jest warunkiem sine qua non jego oceny. Wymóg samodzielnego rozwiązania nie podlega wyodrębnieniu jako czynnik zewnętrzny z wyniku egzaminu, o jakim mowa w 9c ust. 2a ustawy. Ustawodawca miał więc prawo przyjąć, że nie służy na niego skarga do sądu, gdyż nie ma do czynienia ze sprawą w znaczeniu konstytucyjnym. Trybunał podkreśla, że w ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty, w zmianach, jakie nastąpiły w lutym bieżącego roku, ustawodawca utrzymał nieskarżalność wyniku egzaminu w stosunku do wyniku poszczególnych egzaminów i sprawdzianów. Zarazem zgoda wprowadził określone ustawowe gwarancje dla abiturienta i innych zdających, którego egzamin może być unieważniony z powodu niesamodzielności rozwiązywania stwierdzanej ex post z punktu widzenia respektowania ich prawa do dobrej administracji. Wolą prawodawcy jest utrzymanie zasady, że unieważnienie arkusza z powodu niesamodzielności stwierdzanej ex post ma charakter czynności, która nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej, i Trybunał stwierdza w niniejszym wyroku. Takie podejście prawodawcy jest legitymowane w świetle zasad i wartości konstytucyjnych, w tym wzorca kontroli przyjętego w tej sprawie. Ostatnia partia uzasadnienia dotyczy umorzenia kontroli w zakresie określonych wzorców podanych przez skarżących. Tu przypomnę już najkrócej, że generalnym wzorcem kontroli jest artykuł 2 Konstytucji i powiązane z nim określone artykuły z rozdziału 3 Konstytucji, a więc z części dotyczącej praw człowieka oraz artykuł 184 Konstytucji. Wśród tych przepisów w toku rozprawy skarżący przywiązywali szczególne znaczenie do artykułu 184 i do artykułu 70 Konstytucji, więc najkrócej Trybunał zasygnalizuje powody umorzenia w stosunku do tych dwóch wzorców. Po pierwsze, odnosząc się do artykułu 184, aczkolwiek na rozprawie w dniu 3 czerwca, pełnomocnicy skarżących dystansowali się nieco od tego wzorca kontroli w tej sprawie, ale po pierwsze, przywołany wzorzec kontroli ma charakter ustrojowy. Po drugie, stwierdzanie niesamodzielności rozwiązywania zadań zawartych w arkuszu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej nie jest czynnością administracyjną. Nie można jej uznać za działalność administracji publicznej w rozumieniu 184 Konstytucji. Jest to czynność dokonywana przez wyznaczonych jego profesjonalnych egzaminatorów w ramach organów systemu oświaty. Po trzecie, sprawą kolejną, aczkolwiek wartą odnotowania, jest to, że przed sądami administracyjnymi nie prowadzi się co do zasady postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodów z dokumentów, ale i to jeszcze w zakresie określonym przez artykuł 106 PPSA. Z powyższych względów postępowanie w zakresie kontroli 9c ust. 2a ustawy o systemie oświaty z artykułem 184 zostało umorzone. Co do wzorca z artykułu 70 Konstytucji, a więc naruszenia prawa do nauki, przypomnę, że zdaniem skarżących naruszenie tego prawa nastąpiło już na egzaminie maturalnym. Na gruncie artykułu 9c ust. 2a
skarżący zostali arbitralnie potraktowani w prawie dostępu do szkoły wyższej, ale jako wzorzec kontroli wskazali skarżący artykuł 70 ustęp 1 Konstytucji. Bez wskazania ustępu 4 w artykule 70, a więc prawa do powszechnego i równego dostępu do szkoły wyższej, co uniemożliwiło Trybunałowi dokonanie kontroli przepisu ustawowego z punktu widzenia artykułu 70 ustęp 1 Konstytucji. Z tych właśnie powodów Trybunał orzekł jak w sentencji. Bardzo dziękuję, panie sędzio. 5 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Jako pierwszy zdanie odrębne przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Piotr Leja. Panie sędzio, proszę bardzo. Na podstawie właściwych przepisów zgłaszam zdanie odrębne. Nie zgadzam się z przedstawioną sentencją co do zgodności z Konstytucją. Nie zgadzam się również z jej uzasadnieniem. Uważam, że rozstrzygnięcie komisji egzaminacyjnych jest orzeczeniem w rozumieniu artykułu 79 ustęp 1 Konstytucji. W sposób ostateczny rozstrzygnęło ono o prawach skarżących, w szczególności prawie do nauki. Uważam, że prawo do nauki, o którym mowa w artykule 70 ustęp 1, jeżeli jako prawo podmiotowe, jest sformułowane właśnie w tymże przepisie. Ustęp 4 tego przepisu stanowi gwarancję tego prawa, które po pierwsze, nawet jeżeli nie zostanie wprost wskazany w sentencji, w komparycji skargi, należy jednak brać pod uwagę, bo trudno mówić o prawie do nauki, jeżeli się pomija w ogóle jego gwarancję. Po drugie, nawet gdyby przyjąć, że skarżący tego ustępu 4 nie wskazali na zasadzie falsa demonstratio, Trybunał powinien rozstrzygać o ich prawie do powszechnego i równego dostępu do nauki w szkolnictwie wyższym. Uważam, że w sytuacji skarżących doszło do naruszenia Konstytucji polegającego na tym, że orzeczenie ostateczne wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną nie mogło zostać skontrolowane przez sądy, dlatego że przepis, który Trybunał kontrolował, taką drogę do sądu w praktyce zamykał. Wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny przyjął złą perspektywę oceny tej skargi konstytucyjnej. Otóż Trybunał Konstytucyjny nie powinien koncentrować się na tym, co jest czynnością administracyjną, co nie jest czynnością administracyjną, co jest decyzją administracyjną, co jest inną czynnością administracyjną i jak to wygląda w świetle obowiązujących ustaw, tylko powołując się na własne orzecznictwo dotyczące artykułu 79 ustęp 1 Konstytucji, powinien odpowiedzieć na pytanie, czy orzeczenie, o którym tutaj mówimy, jest ostatecznym orzeczeniem o prawach skarżącego. Jestem przekonany, że ujednolicone, trwałe i od wielu lat przyjęte orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza tezę, którą ja formułuję, że jest to orzeczenie o prawach konstytucyjnych skarżącego. Na czym polega charakter tego orzeczenia? Trzeba też pamiętać o tym, że my nie badamy sprawy konkretnych maturzystów, tylko badamy przepis. Otóż polega ono na tym, że w sytuacji, w którym dochodzi do stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego, jeżeli jest to egzamin z przedmiotu podstawowego, praktycznie oznacza on, że matura jest nieważna, a w przypadku skarżących oznacza on, że stwierdzono nieważność jednego z egzaminów, który zmienia w bardzo istotny sposób ich możliwość dostępu do szkolnictwa wyższego. Jeżeli chodzi o artykuł 90, paragraf 99 rozporządzenia, to uważam, że umorzenie w tym zakresie postępowania było zasadne, ale z innych powodów niż zostały przedstawione. Otóż moim zdaniem ja zgadzam się z wieloma zarzutami sformułowanymi w tej skardze konstytucyjnej co do tego, że obowiązujące w 2011 roku prawo nie gwarantowało takiego standardu, który jest wymagany przez Konstytucję. Problem polega jednak na tym, że ten standard powinien być zagwarantowany w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W związku z tym siłą rzeczy nie można było formalnie takiego zarzutu skierować w stosunku do rozporządzenia i to moim zdaniem rozstrzygało o konieczności umorzenia postępowania. Późniejsze kwestie, czy to było zaniechanie, czy pominięcie, czy jakie kryteria tu należało stosować, w tym momencie według mnie są bezprzedmiotowe. Jeżeli chodzi o samą instytucję stwierdzania nieważności egzaminu maturalnego, to wydaje mi się, że to jest instytucja sama w sobie wątpliwa. Po pierwsze, jeżeli celem tej instytucji jest to, że państwo zaświadczając o wyniku egzaminu maturalnego zaświadcza o określonym poziomie wiedzy, to instytucja ta celu tego nie realizuje z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie jest w stanie, i takie jest jej założenie,
zweryfikować i stwierdzić niesamodzielności egzaminu maturalnego tych osób, które udzieliły odpowiedzi prawidłowych, bo tego się w ogóle nie weryfikuje, a to, można powiedzieć, stanowi klucz tutaj zagadnienia. Po drugie, procedura stwierdzania nieważności i kryteria, jakie tu się stosuje, co zresztą wynikało z przebiegu rozprawy, jest moim zdaniem szalenie ryzykowne. Innymi słowy, są takie sytuacje, w których mnie, jako też egzaminatorowi w wielu wypadkach, trudno byłoby ocenić i stwierdzić, czy udzielone nieprawidłowo odpowiedzi rzeczywiście wskazują na niesamodzielność odpisywania, czy nie. W tym kontekście z jednej strony mamy zapewnienia o tym, że procedura jest gwarantowana w ten sposób, ponieważ sprawdzają to najlepsi egzaminatorzy posiadający najlepszą wiedzę w tym zakresie. Ja oczywiście tego nie neguję, ale z drugiej strony mamy raport NIK-u, który skontrolował na przestrzeni kilku lat egzaminy maturalne, ale ja dobrze sobie przypominam, to na około 40 tysięcy prac w 2,5 tysiącach stwierdzono nieprawidłowość działania egzaminatorów. Co więcej, z raportu NIK-u wynika, że nie było w tym czasie żadnej weryfikacji tych egzaminatorów, którzy takie prace sprawdzali. To jednak nie jest kwestią, która według mnie powinna przesądzać o rozstrzygnięciu Trybunału. O rozstrzygnięciu Trybunału powinno przesądzać to, że jeżeli organ władzy publicznej podejmuje rozstrzygnięcie o prawach konstytucyjnych skarżących, to niezależnie od tego, jak oceniamy tego typu rozstrzygnięcia, jak oceniamy egzaminatorów, którzy te rozstrzygnięcia wykonują, to Konstytucja gwarantuje im sądową kontrolę tego typu rozstrzygnięć. Paradoks całego postępowania, które przed Trybunałem toczyło się tutaj na tych dwóch rozprawach, polega na tym, że z jednej strony wszyscy bardzo pozytywnie oceniają to, że zmieniła się ustawa, że na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zostały wprowadzone gwarancje dla maturzystów, którym w stosunku do których dochodzi do stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego. Z drugiej zaś strony mówi się, że to jest czynność materialno-techniczna. Ja zadaję sobie w związku z tym pytanie, po co wszystkie gwarancje, skoro to jest tylko czynność materialno-techniczna? W takim razie, co tutaj jest gwarantowane? Odpowiedź moim zdaniem logiczna, konstytucyjnie uzasadniona na tak postawione pytanie jest taka, że gwarantowane są istotne konstytucyjne prawa maturzystów. Przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest kontrola prawidłowości stwierdzenia nieważności tych konkretnych prac maturalnych. Trybunał jako sąd prawa się tym nie zajmuje. Ale postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wykazało, że procedura, która tutaj była zastosowana, była procedurą konstytucyjnie wątpliwą, a źródła tych wątpliwości tkwią przede wszystkim w obowiązującym wówczas stanie prawnym. Po pierwsze, brak było regulacji i de facto doszło do tego, że nie zawiadomiono maturzystów o tym, że takie postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności egzaminu zostało wszczęte. Po drugie, nie mogli oni brać udziału w tym postępowaniu. Po trzecie, brak było indywidualnych powiadomień o unieważnieniu egzaminu maturalnego. To nastąpiło dopiero później na skutek tak naprawdę działania ministerstwa i samych zainteresowanych. Po czwarte, brak było ustalenia stanu faktycznego, w którym doszło do stwierdzenia tej nieważności, mianowicie chociażby tego, czy te osoby pisały egzamin maturalny w tym samym pomieszczeniu, jaką rolę odgrywały w tym postępowaniu w trakcie tego egzaminu osoby, które były osobami pilnującymi, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego egzaminu, czy te osoby również uważały, że doszło do nieprawidłowości i że niektórzy z tych maturzystów zdawali egzamin niesamodzielnie czy nie. To było w ogóle poza zainteresowaniem organu stwierdzającego nieważność egzaminu. Pominięcie tego typu okoliczności jest moim zdaniem niedopuszczalne i to powinno podlegać kontroli sądu. Stwierdzenie nieważności egzaminu maturalnego nie można sprowadzać wyłącznie do czynności intelektualnej polegającej na potwierdzeniu określonego wiedzy maturzysty. Po pierwsze, samo to rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia nieważności egzaminu w ogóle stanu wiedzy w żaden sposób nie potwierdza. Wpisuje się na świadectwie maturalnym zero. Nikt nie zakłada, że ten maturzysta, który ma to zero wpisane, nie umie, załóżmy, z chemii nic, jest w ogóle nieprzygotowany do egzaminu. Wpisuje się to z innego powodu, bo uważa się, że niesamodzielnie tą maturę zdawał. Po drugie, poza czynnością intelektualną, która polega na tym, że egzaminator ocenia prawidłowość odpowiedzi, dochodzi do wniosku, że to jest odpowiedź błędna. Po drugie, na tej podstawie dochodzi do wniosku, że te błędne odpowiedzi
wskazują na niesamodzielność, no bo tu też musi rozstrzygnąć, prawda? Czy to są błędne odpowiedzi, tak, bo po prostu maturzysta nie ma takiej wiedzy, czy też jeszcze dodatkowo te błędne odpowiedzi wskazują na niesamodzielność rozwiązywania egzaminu, to nie wyczerpuje czynności, które komisja egzaminacyjna musi przeprowadzić w celu na końcu stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego. Jakie to są czynności? Przed chwilą podałem ich przykłady. I właśnie te czynności powinny podlegać kontroli sądu. Pytanie, na które powinien odpowiedzieć sąd, kontrolując zgodność z prawem stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego, nie brzmi w ten sposób, czy egzamin został napisany samodzielnie, czy też nie został napisany samodzielnie. Ono brzmi inaczej. Sąd powinien odpowiedzieć na pytanie, czy warunki prawne, jakie powinien spełniać organ stwierdzający nieważność egzaminu, zostały spełnione, czy też nie. I te warunki prawne to są wymogi, które ustawa, zresztą teraz je wprowadziła w sposób, można powiedzieć, no, dużo obszerniejszy niż w 2011 roku, które formułuje w stosunku do komisji egzaminacyjnych. Jeszcze raz podkreślam, stwierdzenie nieważności egzaminu nie wyczerpuje się wyłącznie w czynności intelektualnej polegającej na odpowiedzi, na ustaleniu, że odpowiedź jest błędna i że to wskazuje na niesamodzielność rozwiązywania zadania. Sąd jest doskonale przygotowany do tego typu działań i sąd powinien, jeżeli stwierdzi, że te wymogi prawne były niespełnione, powinien uchylić takie rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia egzaminu maturalnego i nakazać jeszcze raz rozpoznanie sprawy, na przykład po to, żeby wyjaśnić stan faktyczny, którego organ nie wyjaśnił, podejmując takie rozstrzygnięcie. Podsumowując, oczywiście zgadzam się z tym, że egzaminatorzy powinni oceniać meritum, to, na czym, to, do czego są przygotowani. Sąd natomiast powinien oceniać egzaminatorów nie w zakresie tego meritum, tylko w zakresie tego, czy spełnili wszystkie wymogi formułowane przez prawo wtedy, kiedy podejmują decyzję o stwierdzeniu nieważności egzaminu maturalnego. Jeżeli byłaby otwarta droga do sądowej kontroli tych egzaminów maturalnych, jeżeli nie obowiązywałby ten przepis, na podstawie którego sądy odrzucały skargi maturzystów, zresztą nie tylko tych, ale i innych, jestem przekonany, że już dawno ukształtowałby się pewien standard konstytucyjny, przynajmniej w części ochrony praw konstytucyjnych maturzystów. Taki standard zresztą sądy konstytucyjne, sądy administracyjne kształtują w wielu postępowaniach, w wielu sprawach. Nie uważam też, żeby w tej sytuacji dochodziło do jakiejś szczególnej, żeby to był jakiś szczególny przypadek polegający na tym, że mamy do czynienia z tylko i wyłącznie z wiedzą fachową i w związku z tym sądy nie są zdolne do podejmowania tego typu oceny. Po pierwsze dlatego, że z takimi sprawami sądy się spotykają na gruncie wielu gałęzi prawa administracyjnego, oceniając decyzje w zakresie prawa budowlanego, w zakresie prawa geodezyjnego, w zakresie prawa o planowaniu przestrzennym. Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, w której wymagana jest wiedza specjalistyczna, której sędzia nie posiada i określone są inne wymogi prawne, które sędzia kontroluje i można powiedzieć, że kieruje się takim założeniem, że po to należy stworzyć pewną szczególną procedurę gwarancyjną, żeby ta merytoryczna ocena była prawidłowa. To procedura ma gwarantować prawidłowość merytorycznej oceny, a przestrzeganie procedury ma gwarantować sąd administracyjny. Tak powinno moim zdaniem być też w tym wypadku. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy rozbudowaną procedurę w ustawie, która zawiera szereg wymogów prawnych, które muszą spełniać egzaminatorzy i komisje, ale nie mamy otwartej drogi do jej sądowej kontroli. W mojej ocenie Trybunał w zasadzie nie odwołał się do swojego ugruntowanego orzecznictwa w zakresie prawa do sądu, tego jak należy interpretować pojęcie sprawy wtedy, kiedy rozstrzygnięcie organu władzy publicznej dotyczy praw i wolności konstytucyjnych skarżącego. Takie odwołanie będzie przedstawione w pisemnej wersji zdania odrębnego. Mój sprzeciw budzi też takie rozumowanie, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś materią, która ma charakter, wymaga wiedzy specjalistycznej, to nie powinna ona podlegać kontroli sądowej i nie mieści się ona w
sprawy w zrozumieniu artykułu 45 Konstytucji. Nie będę tej kwestii rozwijał, bo ona nie ma tutaj decydującego znaczenia, ale gdyby posługiwać się tego typu rozumowaniem, to należałoby dojść do wniosku, że na przykład sprawy dotyczące plagiatów są wyłączone z zakresu artykułu 45 Konstytucji, bo tam właśnie mamy istotą sprawę o plagiat, jest właśnie typu dokonanie tego typu oceny w procesie sądowym. I wreszcie na marginesie też powiem, że wydaje mi się, że źródłem tych konstytucyjnych problemów, z jakimi mamy tutaj do czynienia, jest to, że kwestionowany artykuł 9 traktuje w wyjątkowy sposób szóstoklasistów, gimnazjalistów i osoby zdające egzamin maturalny. W mojej ocenie ustawodawca powinien kierować się przede wszystkim nie tym, żeby zapewnić jednolitość działalności organów władzy oświatowej w tym zakresie, ale powinien się kierować prawami konstytucyjnymi obywateli, z którymi mamy do czynienia. W tym zakresie podzielam i zresztą rozwinę to w swoim zdaniu odrębnym na piśmie stanowisko przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, że egzamin maturalny zarówno z punktu widzenia konstrukcji jego ustawowej, przede wszystkim ze względu na artykuł 70, który mówi o powszechnym, równym dostępie do szkolnictwa wyższego, ma charakter szczególny i tak też powinien być potraktowany przez ustawodawcę. Podsumowując, uważam, że unieważnienie egzaminu maturalnego ze względu na niesamodzielność odpowiedzi jest daleko idącą ingerencją w prawa konstytucyjne maturzystów, prawo do nauki i prawo do prywatności, bo taka osoba pozostaje z rozstrzygnięciem organu władzy publicznej, które to rozstrzygnięcie stwierdza, że oszukiwała na egzaminie maturalnym i to powinno podlegać weryfikacji sądu, czy rzeczywiście oszukiwała, czy nie. W związku z tym prawodawca ma obowiązek ustanowić odpowiednią procedurę, w której dochodzi do stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego, wykraczającą poza tą czynność intelektualną, o której tutaj była mowa, oraz ma obowiązek ustanowić sądową kontrolę tejżeż procedury. Według mnie właściwym tutaj jest sąd administracyjny. Przedmiotem sądowej kontroli dokonywanej przez sąd administracyjny powinny być wymagania prawne określające tryb oraz kryteria podejmowania decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego. W przypadku skarżących konstytucja powinna im gwarantować poddanie ocenie sądu między innymi tego, czy zgodne z prawem jest stwierdzenie nieważności egzaminu maturalnego w sytuacji, gdy nie mieli oni żadnej możliwości ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych w trakcie postępowania. Dopuszczalne było podjęcie decyzji w wieloetapowym postępowaniu bez udokumentowania jego przebiegu, w szczególności bez informacji dotyczących rozmieszczenia osób zdających egzamin. Dopuszczalne było ocenianie prac przez osoby w wieloetapowym postępowaniu w sytuacji, kiedy prawo nie określało, jakie to są osoby, oraz nie wspominało o tym obowiązujące przepisy. Kontrola sądowa w powyższym zakresie nie wymaga wiedzy fachowej z chemii lub jakiegokolwiek innego przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym. Zresztą sądy, które przyjmowały odmienną interpretację artykułu 9, czyli uznawały swoją kognicję, taką kontrolę z powodzeniem sprawowały, uchylały z tego powodu decyzje maturalne. Dlatego uważam, że nie należało w tej sprawie umarzać postępowania, tak jak twierdził przedstawiciel Sejmu. Otóż dlatego, że nawet jeżeli by przyjąć, że zaskarżony przepis nie zamyka drogi sądowej, to sformułowania w nim użyte i są tak wątpliwe i prowadzą, i one są przede wszystkim źródłem rozbieżności w samych orzeczeniach sądów co do tego, czy droga sądowa tu przysługiwała, czy nie. Jeżeli przepis generuje tego typu rozbieżności w zakresie tak istotnego prawa, jakim jest prawo do sądu, to moim zdaniem nie spełniony standardu konstytucyjnego z artykułu 45 Konstytucji. Nie przesądzając o tym, czy skarżący pisali maturę samodzielnie, czy nie, ponieważ to nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że zaskarżony przepis naruszył ich prawo do sądu. Co więcej, uważam, że właśnie to prawo do sądu, jego ratio legis, które wynika z artykułu 45 i które było wielokrotnie przywoływane w różnych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, brzmi w ten sposób, że jeżeli wprowadza się tego typu rozstrzygnięcie tak sensytywne, należy stworzyć odpowiednią procedurę gwarancyjną co do tego rozstrzygnięcia, a kontrolę co do tego, czy ta procedura jest prawidłowa, czy spełnia ona standard konstytucyjny, powierzyć sądom i przepis zaskarżony to wszystko uniemożliwił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Teraz o przedstawienie zdania odrębnego proszę pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Dziękuję, panie przewodniczący.
Postanowiłem złożyć zdanie odrębne od dzisiejszego wyroku, ponieważ uważam go za nietrafny, przede wszystkim z racji tego, że Trybunał nadmiernie ograniczył kwestię, zakres merytoryczny orzeczenia. Drugie, no, nie wziął pod uwagę szeregu istotnych i trafnych w moim przekonaniu argumentów, jakie zostały zgłoszone przez skarżących. Uważam, że większość tych argumentów powinna być uwzględniona i Trybunał w moim przekonaniu powinien stwierdzić, że zarówno artykuł 9c ustęp 2a ustawy o systemie oświaty, jak też i paragraf 99 ustęp 2 zaskarżonego rozporządzenia ministra są niezgodne z konstytucją. Co do artykułu 9c ustęp 2a, w pokrótce już tylko przedstawię swoje zastrzeżenia. Szerzej oczywiście będę omówiony w momencie pisemnym. Otóż tutaj w opinii skarżących ten zakwestionowany przepis narusza konstytucję poprzez to, że uniemożliwia zarówno instancyjną, jak też sądowo-administracyjną kontrolę decyzji w sprawie unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu jego niesamodzielności. Oba te zarzuty w przekonaniu są adresowane do właściwego przepisu artykułu 9c ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Wprost przecież wyklucza możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na wynik egzaminu maturalnego, no, a w świetle jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych zasada ta dotyczy także możliwości kwestionowania ustaleń co do unieważnienia egzaminu. Przepis ten przewiduje także, że decyzja w sprawie wyniku egzaminu jest ostateczna, czyli nie podlega zaskarżeniu także na etapie przedsądowym, czyli w ramach postępowania przed komisjami egzaminacyjnymi. W moim przekonaniu tutaj właściwymi wzorcami kontroli powinny być odpowiednio artykuł 45 ustęp 1 i 78 Konstytucji w związku z artykułem 47 Konstytucji, a także artykuł 70 ustęp 1 i artykuł 184 Konstytucji. Z tych przepisów uważam, że można wywieść nakaz właściwego ukształtowania przez ustawodawcę procedury weryfikacji decyzji w sprawie unieważnienia egzaminu maturalnego. Ta weryfikacja powinna być dwustopniowa i obejmować kontrolę decyzji wydanych w pierwszej instancji przez organy administracji edukacyjnej. Oczywiście niekoniecznie musi być to w formie dewolutywnej, a następnie przez sądy administracyjne. W moim przekonaniu nie ma innego sposobu, ażeby wyeliminować możliwe i w praktyce zdarzające się nieprawidłowości, których ofiarą padli także skarżący. O skali nierzetelności postępowań o unieważnienie egzaminów maturalnych świadczy chociażby tutaj wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Przed chwilą pan sędzia, drugi sędzia sprawozdawca o tym wspominał. Wystąpienie z marca 2012 roku. Otóż już pokrótce tylko jeszcze dodam, że zakwestionowanie samodzielności egzaminu maturalnego z chemii 53 osobom w dwóch liceach w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli prawie połowie zdających ten przedmiot, zostało w tym wystąpieniu ocenione jednoznacznie negatywnie, ponieważ, tak jak mówi o tym raport, nie zapewniono ochrony praw maturzystów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. I wśród licznych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła między innymi to, że przebieg całej tej procedury nie został należycie udokumentowany. Nie dokonano niezbędnych ustaleń faktycznych co do tego, kto ściągał, od kogo ściągano. Nie udzielono maturzystom niezwłocznej indywidualnej informacji na temat przyczyn unieważnienia egzaminu. W moim przekonaniu przyznanie osobom posądzonym o ściąganie na egzaminie maturalnym prawa do zaskarżenia decyzji o unieważnieniu egzaminu jest w świetle konstytucji niezbędne. Brak ten nie może być rekompensowany przez jakiekolwiek wewnętrzne procedury obowiązujące komisje egzaminacyjne, ponieważ w momencie postawienia zarzutu niesamodzielności pracy maturalnej, komisje te stają się stroną sporu i tracą przymiot obiektywizmu. W moim przekonaniu ocena samodzielności prac maturalnych spełnia wszystkie sformułowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego warunki pozwalające uznać ją za sprawę wymagającą rozstrzygnięcia przez bezstronny, niezawisły sąd. Zdyskwalifikowanie pracy maturalnej z powodu jej niesamodzielności ma przecież wpływ na realizację praw podmiotowych abiturientów o charakterze konstytucyjnym, zwłaszcza prawa do edukacji i do ochrony dobrego imienia. Stronami sporu w tym zakresie są organy władzy publicznej sensu largo, czyli dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, działający w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz podmiot prywatny z drugiej strony, czyli abiturient. Moim zdaniem poddanie tej kwestii kognicji sądów administracyjnych jest jak najbardziej uzasadnione. Sądy te co do zasady badają jedynie, czy kwestionowane akty są zgodne z prawem, czyli czy spełniają warunek legalności. W
wymierzenie sprawiedliwości w sprawach o nieważność egzaminu maturalnego polegałoby więc jedynie na zweryfikowaniu, czy decyzja została wydana w sposób zgodny z obowiązującymi procedurami, a inną sprawą jest oczywiście, że procedury te są i były niewystarczające. Czyli prawo do sądu tutaj, co już też było podkreślane, nie obejmowało w tym wypadku oceny, czy wykwalifikowani egzaminatorzy dokonali trafnych lub nietrafnych ustaleń co do podobieństwa badanych prac. Służyłoby natomiast ustaleniu prawidłowości formalnej tej decyzji, na przykład tego, czy była ona wydana przez kompetentny organ, czy przeprowadził on konieczne postępowanie wyjaśniające, czy decyzja zawiera wymagane elementy, czy są zachowane terminy do jej wydania, czy zapewniono odpowiednie formy udziału w postępowaniu osobom zainteresowanym. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że te argumenty czy okoliczności są zbieżne z tymi, które zostały podane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Do tego rodzaju ustaleń nie potrzeba tutaj żadnych biegłych. To są podstawowe ustalenia, które organy administracji edukacyjnej powinny czynić, a które następnie będą zbadane przez sąd administracyjny, jeżeli będzie tymi dokumentami dysponował. Są to bardzo proste dokumenty w postaci chociażby szkicu, jak byli usytuowani zdający, w ilu salach przebywali, czy notatki, czy brak notatek, z których by wynikało, iż zachodziło podobieństwo, prawdopodobieństwo, czy ustalenia co do jakiejś formy niesamodzielności. Tego rodzaju proste dokumenty są dokumentami, które sądy administracyjne w zakresie tego rodzaju badania oczywiście badają. I tutaj wystarczą konieczne przepisy z kodeksu postępowania administracyjnego, chociażby artykuł 7, artykuł 10 kodeksu postępowania administracyjnego, artykuł 77, który nakłada na organ administracji obowiązek wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia materiału dowodowego, artykuł 107, który mówi, z czego się powinna składać decyzja, a jeśli chodzi o postępowanie przed sądami administracyjnymi, to tutaj podstawowy przepis artykuł 106, który daje prawo osobom składającym skargę do przedstawienia swojej wersji, a nakłada obowiązek na sąd wysłuchania tych osób, również dopuszcza możliwość przeprowadzenia dowodów dodatkowych, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Klasyczne przepisy, które w klasycznych sprawach sąd administracyjny stosuje, nie będę już tego rozwijał, bo o tym już mówił pan sędzia przed chwilą. Dowodem na możliwość objęcia spraw o nieważność egzaminów maturalnych kognicją sądów administracyjnych są funkcjonujące przecież od kilku lat przepisy, które przewidują weryfikację państwowych egzaminów prawniczych przez sądy administracyjne. Wynika to z przepisu prawa o adwokaturze, o notariacie, o radcach prawnych, o komornikach sądowych. Tutaj jakoś sądy administracyjne nie mają problemu z oceną, z odseparowaniem kwestii merytorycznych od kwestii proceduralnych, które są przedmiotem rozpatrywania przez sądy administracyjne. I takich wyroków w tych sprawach wydano, jeśli nie dziesiątki, to setki, bez jakichś większych problemów w umiejętności rozpatrzenia i oddzielenia kwestii formalnych od kwestii merytorycznych. Nie dostrzegam też żadnych racji konstytucyjnych, które pozwalałyby uznać, że brak kontroli instancyjnej sądu administracyjnej decyzji o unieważnieniu egzaminów jest uzasadniony. Nie widzę tutaj dla niego też żadnych podstaw w artykule 31 ust. 3 Konstytucji, który reguluje przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności. W moim przekonaniu artykuł 9c ust. 2a ustawy o systemie oświaty nie spełnia standardu konstytucyjnego, ponieważ z jednej strony zawiera niedopuszczalny zakaz dostępu do sądu administracyjnego w sprawie, która w świetle artykułu 45 ust. 1 Konstytucji wymaga rozstrzygnięcia sądowego, z drugiej strony zaś nie przewiduje możliwości instancyjnej kontroli decyzji o unieważnieniu egzaminu, co jest przecież niezgodne z artykułem 78. I drugi punkt, kwestia jeszcze kilka słów na temat oceny konstytucyjności paragrafu 99 ust. 2 rozporządzenia. Uważam, że tutaj jednak Trybunał powinien merytorycznie się wypowiedzieć. Skarżący twierdzą, że w przepisie tym brakuje minimalnych gwarancji udziału osoby posądzonej o niesamodzielne rozwiązanie zadań maturalnych w zakresie unieważniania jej egzaminu. To jest prawa dostępu do akt sprawy i prawa do przedstawienia swojego stanowiska. Uważam, że zarzuty te są kierowane do właściwego przepisu. Paragraf 99 kwestionowanego rozporządzenia jest według mnie jedyną regulacją, która wprost odnosi się do procedury unieważniania prac maturalnych. Uzasadnia to oczekiwanie, że prawa abiturientów w tej procedurze będą uregulowane właśnie w tym przepisie. Nie można oczywiście wykluczyć,
jak podnoszono w uzasadnieniu wyroku, że ustawodawca mógłby zdecydować się unormować prawo dostępu do akt sprawy unieważnieniowej w paragrafie 107 rozporządzenia, który przewiduje możliwość wglądu do własnej pracy maturalnej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że akta sprawy o unieważnienie egzaminu mają szerszy charakter, ponieważ obejmują co najmniej wszystkie prace, których samodzielność budzi wątpliwości, a ponadto dalsze dokumenty, chociażby uzasadnienie decyzji. Z tego powodu prawo dostępu do tych dokumentów wykazuje tylko częściowe podobieństwo do materii unormowanej w paragrafie 107 rozporządzenia, a więc w moim przekonaniu są powody, ażeby ustawodawca rozważył umieszczenie jej w paragrafie 99 ustęp 2 rozporządzenia. Wprawdzie zdanie odrębne w wypadku kwestionowania umorzenia postępowania powinno zasadniczo ograniczać się do polemiki z przyjętymi przez Trybunał przyczynami tej decyzji, ale krótko, tylko dosłownie w dwóch słowach chciałem zasygnalizować moje stanowisko merytoryczne w sprawie konstytucyjności paragrafu 99 ustęp 2 rozporządzenia, czyli jak powinien Trybunał tę kwestię rozstrzygnąć. Tutaj wzorcami powinny być, tak jak to podają skarżący, artykuły 51 ustęp 3 i 4 w związku z artykułem 70 ustęp 1 i artykułem 47 Konstytucji, ponieważ w moim przekonaniu podniesione na tle tych wzorców zarzuty zasługują na uwzględnienie. Dokumentacja w postępowaniu unieważnieniowego ma niewątpliwie charakter urzędowy i dotyczy bezpośrednio osoby, której zarzucono niesamodzielne rozwiązanie zadań maturalnych. Abiturient ma też interes w sprostowaniu lub usunięciu tych informacji, jeżeli są one niezgodne z prawdą lub niepełne. Dostęp do akt sprawy i możliwość wypowiedzenia się na ich temat stanowią nie tylko przejaw korzystania z konstytucyjnych praw informacyjnych, ale są też warunkiem sine qua non możliwości skutecznej ochrony prawa do dobrego imienia i prawa do edukacji. Brak jest w moim przekonaniu jakichkolwiek powodów, ażeby prawa te ograniczać, a w szczególności nie służy to realizacji żadnej z wartości wymienionych w artykule 31 Konstytucji. I oczywiście jest to, o czym mówił pan sędzia sprawozdawca, drugi sędzia sprawca, jest problem, czy te gwarancje powinny być ujęte w ustawie czy w rozporządzeniu, ale to już wykracza poza zakres zdania odrębnego. Na koniec jeszcze kilka zdań podsumowania. Otóż w moim przekonaniu niezaskarżalność decyzji w sprawie unieważnienia egzaminu maturalnego, jak również brak możliwości udziału abiturientów w postępowaniu w tej sprawie, powoduje nie tylko naruszenie ich praw proceduralnych i ograniczenie ochrony prawa do dobrego imienia, prawa do edukacji. Wspomniane przeze mnie deficyty paragrafu 99 rozporządzenia, ustęp 2 rozporządzenia i artykuł 9 ustęp 2 ustawy należy według mnie rozpatrywać także w kategoriach naruszenia godności abiturientów, która w świetle artykułu 30 Konstytucji jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona są obowiązkiem władz publicznych. Niewątpliwie ta godność abiturientów w sytuacji bezpodstawnego pomówienia o gdzieś oszustwo niewątpliwie jest naruszeniem ich godności. Badane w niniejszej sprawie przepisy sprowadzają maturzystów do roli biernych przedmiotów postępowania o unieważnienie egzaminów maturalnych. Osoby pomówione o niesamodzielne rozwiązanie zadań egzaminacyjnych nie mają przecież jakiejkolwiek możliwości uzyskania i zweryfikowania pełnej informacji o przyczynach ich dyskwalifikacji, a także wyeliminowania ewentualnych pomyłek czy nieprawidłowości. Odbywa się to zresztą ze szkodą dla całego postępowania, może bowiem znacznie utrudniać ustalenie zachowania poszczególnych abiturientów. Sprzyja też stosowaniu zasady odpowiedzialności zbiorowej, która nie jest do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Dlatego też z tych, chodzi o te argumenty, postanowiłem złożyć zdanie odrębne do dzisiejszego wyroku. Oczywiście pełny zakres mojej wypowiedzi będzie ujęty w dokumencie pisemnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Teraz zdanie odrębne przedstawi pani sędzia Teresa Liszcz. Bardzo proszę, pani profesor. Ja naprawdę w skrócie przedstawię motywy mojego zdania odrębnego. Jest to już trzecie zdanie odrębne, nie chcę się powtarzać. Złożyłam zdanie odrębne dlatego, że nie zgadzam się z wyrokiem Trybunału. Uważam bowiem, że artykuł 9c ustęp 2 ustawy o systemie oświaty, który wyłącza skargę do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego z powodu stwierdzenia potwierdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, jest niezgodny z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji ustanawiającym prawo do sądu, a także w związku z artykułem 70 ustęp 4, mimo że ten ostatni nie został wprost w petitum skargi powołany.
te ostatnie przepisy dotyczące prawa do nauki i w związku z artykułem 47 Konstytucji gwarantującym ochronę godności osobistej i dobrego imienia. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ocena samodzielności bądź niesamodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych nie jest elementem formalnym egzaminu, lecz stanowi element merytoryczny w wyniku egzaminu. Wynik egzaminu, zdaniem Trybunału wyrażony w tym wyroku, w uzasadnieniu, jest przedmiotem jednej oceny, której integralnym składnikiem jest ocena samodzielności rozwiązania zadań. Trybunał stwierdził w uzasadnieniu, że ocenianie polegające na rozstrzyganiu przez pedagoga o niesamodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, stwierdzone ex post, nie jest sprawą w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. Procedura sądowa, zdaniem Trybunału, nie jest adekwatna do weryfikacji prawidłowości unieważnienia pracy z powodu niesamodzielności rozwiązywania zadania. Z niesamodzielności stwierdzonej w toku sprawdzania prac, a więc ex post, stanowiącej składnik wyniku egzaminu. Uznanie wyniku egzaminu za sprawę w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji, zdaniem Trybunału, przenosiłoby ciężar decyzji co do oceny wiedzy arbiturienta i samodzielności jego pracy z dysponujących wiedzą merytoryczną oraz odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych nauczycieli egzaminatorów na biegłych sądowych, którzy takim rygorom nie podlegają. Zakładam bowiem, że sam sąd nie byłby władny ocenić prawidłowości tych decyzji. W rozpatrywanej sprawie istotne jest orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sądy administracyjne, w tym NSA, inaczej niż Trybunał Konstytucyjny, rozdzielają jakby dwie przesłanki zdania egzaminu przez abiturienta. Przesłanki czy warunki, inaczej mówiąc. Pierwszy to warunek formalny, inaczej wstępny, mający zapewnić przeprowadzenie egzaminu w sposób uczciwy, jednakowy dla wszystkich zdających. I do tych warunków, do tego warunku formalnego, czy warunków formalnych i wstępnych, zalicza samodzielność rozwiązania zadania. A więc nie traktuje to jako element merytorycznej oceny, tylko jednak jako warunek wstępny. Drugi to warunek materialny, którym jest wykazanie się wiedzy wystarczającej do otrzymania z każdego przedmiotu określonej liczby punktów. Wypełnienie obu tych warunków składa się, zdaniem NSA, na wynik egzaminu. Jednakże na tym się kończą różnice między stanowiskiem NSA a stanowiskiem Trybunału. Bowiem NSA uważa oceny spełnienia obydwu tych warunków za czynności o charakterze materialno-technicznym. Ocena, że zadanie zostało rozwiązane niesamodzielnie, jest zdaniem NSA tylko potwierdzeniem stanu faktycznego. Należy zaznaczyć, że to jest stanowisko przeważające w orzecznictwie sądów administracyjnych, że zdarzają się raczej pojedyncze orzeczenia odmienne, które nie zaliczają kwestii oceny samodzielności rozwiązania zadania do wyniku, ograniczają wynik egzaminu do oceny stanu wiedzy. Trybunał, no trafnie moim zdaniem, jako podstawę swojej oceny przyjął takie rozumienie zaskarżonego przepisu, które jest przeważające, które jest utrwalone w większości orzeczeń sądów administracyjnych, czyli do pojęcia wyników w rozumieniu tego
wchodzi także ocena samodzielności wykonania zadania. Zdaniem Trybunału unieważnienie egzaminu, tak samo jak w większości sądów administracyjnych, unieważnienie egzaminu z powodu stwierdzenia ex post niesamodzielności wykonywania zadania nie ma cech decyzji administracyjnej ani innej czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków jednostki wynikających z przepisu prawa. Nie kreuje stosunku prawnego i dlatego, jak wynika z całości uzasadnienia, słusznie, nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia tej sprawy jest to, czy decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmowana w współdziałaniu z Centralną Komisją o uznaniu nieważności egzaminu maturalnego powinna być uznana za sprawę w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. To jest fundamentalna kwestia w tej sprawie. Ja inaczej niż Trybunał Konstytucyjny uważam, że jest to sprawa w rozumieniu tego przepisu. Komisje egzaminacyjne, zarówno okręgowe, jak i centralna, są organami powoływanymi przez państwo na podstawie ustawy i wykonującymi zadania państwa z zakresu edukacji. To państwo organizuje, między innymi przy pomocy tych komisji, egzaminy maturalne, tak samo jak inne egzaminy końcowe na różnych etapach. Egzaminy, które kończą określone etapy edukacji i mają doprowadzić do wydania świadectwa potwierdzającego posiadanie przez abiturienta, czy innego poddawanego egzaminowi innej osoby, wiedzy na określonym poziomie i ukończenia przez niego edukacji na określonym szczeblu. Egzamin maturalny jest jeszcze dodatkowo wyjątkowy pod tym względem, gdyż jest jednocześnie swoistą przepustką do podjęcia nauki w szkole wyższej. Inaczej niż Trybunał Konstytucyjny uważam, że istnieje istotna różnica między oceną merytoryczną egzaminów, skupmy się na egzaminie maturalnym, czyli ocena wiedzy zaprezentowanej w odpowiedziach przez zdającego egzamin z danego przedmiotu, a decyzją o uznaniu egzaminu za nieważne, unieważnieniu egzaminu. Ta ostatnia jest moim zdaniem decyzją formalną. Jej podjęcie nie ma żadnego związku z oceną wiedzy posiadanej przez zdającego. Może się zdarzyć, że posiadał znaczną wiedzę. Może się zdarzyć, że odpowiedział na 59 pytań z 60 samodzielnie. Skorzystał z niedozwolonej pomocy przy odpowiedzi na ostatnie pytanie. Egzamin będzie unieważniony. Unieważnienie egzaminu oznacza, że w istocie komisja odstępuje od dokonania oceny merytorycznej. Przesłanką decyzji o unieważnieniu, w każdym razie tą, którą się Trybunał zajmował, jest zarzut nieuczciwości w zdawaniu egzaminu, zarzut odpisywania. Przy czym unieważnienie z tego powodu jest możliwe w sytuacji schwytania na gorącym uczynku, niedozwolonej samopomocy czy pomocy. I ta sytuacja budzi znacznie mniej problemów i kontrowersji, jeżeli w ogóle budzi w praktyce. Natomiast unieważnienie ex post na podstawie podobieństwa odpowiedzi, to w zasadzie tylko odpowiedzi nieprawidłowych, nie jest już takie oczywiste i nie jest takie proste do wykazania. Trzeba przy tym podkreślić, że decyzja o unieważnieniu egzaminu dotyka, wbrew temu co twierdzi Trybunał, bardzo istotnych praw zdających. I to nie tylko praw wynikających z ustawy zwykłej, ale wręcz praw konstytucyjnych. Prawa do sądu,
które to prawo jednocześnie jest gwarancją ochrony innego prawa, powiedziałabym materialnego, właśnie prawa do nauki, prawa do ochrony czci i dobrego imienia. Zarzut unieważnienia egzaminu z powodów, o których tutaj mówimy, pociąga za sobą dotkliwe konsekwencje dla zdającego. W zależności od tego, czy dotyczy to egzaminu obowiązkowego, wtedy konsekwencją jest nieuzyskanie świadectwa dojrzałości w danym roku, niemożliwość podjęcia studiów wyższych, a jeżeli w grę wchodzi, tak jak w sprawie leżącej u podstaw skargi, to Trybunał egzamin z przedmiotu dodatkowego, to tą konsekwencją jest nieograniczona możliwość wyboru kierunku studiów. Poza tym zarzut nieuczciwego zachowania w czasie egzaminu godzi w cześć, o tym wspominałam, w cześć i dobre imię osoby zdającej chronione przez artykuł 47 Konstytucji. Nie ulega moim zdaniem wątpliwości, że decyzja o unieważnieniu egzaminu jest władczym rozstrzygnięciem organu działającego w imieniu państwa dotyczącym istotnych konstytucyjnych praw jednostki. Jest więc sprawą z zakresu administracji publicznej, która powinna moim zdaniem podlegać kontroli, decyzje w tej sprawie powinny podlegać kontroli sądu administracyjnego. Przede wszystkim powinny być podejmowane w określonej procedurze, która obecnie w pewnym zakresie została już uregulowana, ale w czasie, w stanie prawnym, który jest przedmiotem oceny, nie była to procedura właściwie uregulowana. I właśnie dochowanie tej procedury powinien badać sąd administracyjny. Jest do tego jak najbardziej przygotowany. Nie jest zresztą w pełni trafne stwierdzenie, że sąd administracyjny ma kognicję ograniczoną wyłącznie do badania legalności, bo ona de facto obecnie jest nieco szersza, jak również to, że nie może przeprowadzać dowodów, bo w pewnym zakresie postępowanie dowodowe może przeprowadzać. Należy podkreślić to, że decyzja o unieważnieniu egzaminu z powodu niedozwolonej pomocy czy samopomocy, niesamodzielności przy rozwiązywaniu zadań jest dzisiaj stosowana jako swoista obiektywna sankcja bez żadnego nawiązania do winy. Na moje pytanie w czasie rozprawy, czy gdyby udało się wykazać, od kogo odpisywali inni zdający i że odpisywali bez zgody, a nawet świadomości tej osoby, to i tak również jej egzamin będzie uznany za nieważny, czego absolutnie nie da się pogodzić ani z zasadą demokratycznego państwa prawnego, ani z zasadą sprawiedliwości. Ja na tym skończę te króciutkie motywy zdania odrębnego. W całości będzie ono uzasadnione na piśmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani sędzio. Teraz proszę pan sędzia Andrzej Wróbel. Panie sędzio, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Otóż przedstawiam zasadnicze motywy zdania odrębnego. Nie zgadzam się ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony przepis nie narusza artykułu 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z uzasadnieniem tego stanowiska. Otóż jakby motywy zdania odrębnego są następujące. Otóż pierwsze, one dotyczą tego założenia, na którym oparta jest konstrukcja artykułu 45. I otóż chciałem przytoczyć tylko kilka tez Trybunału Konstytucyjnego, który wyjaśnia istotę tego przepisu. I moim zdaniem, gdybyśmy to uwzględnili, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w większym zakresie, które odnosi się do artykułu 45, być może to orzeczenie byłoby inne. Otóż po pierwsze, Trybunał w tak zwanym ugruntowanym orzecznictwie podkreśla, że prawo każdego do sądu jest uznawane za prawo fundamentalne, prawo człowieka, które znajduje potwierdzenie w wiążących Polską umowach międzynarodowych, a także w sformułowaniu artykułu 45 Konstytucji, który nadto został jeszcze bardziej szczegółowo rozwinięty, między innymi przez artykuł 77 ust. 2, formułujący względem władzy ustawodawczej kategoryczny nakaz, by ustawa nikomu nie zamykała drogi sądowej.
Według Trybunału Konstytucyjnego te przepisy, to znaczy artykuł 45 ustęp 1 i artykuł 77 ustęp 2 tworzą zespół gwarancji zapewniający obywatelom prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia ich spraw przez niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy. I cytuję, z jednej strony gwarancje te dotyczą tego, że droga sądowa nie zostanie nikomu ustawowo zamknięta. Z drugiej strony gwarancje te odnoszą się do budowy i ustroju władzy sądowniczej oraz pozycji sędziów po to, by to prawo do sądu miało wymiar realny. I to, co istotne w naszej sprawie, a mianowicie Trybunał Konstytucyjny w tak zwanym ugruntowanym orzecznictwie podnosi, że wśród tej drugiej grupy gwarancji w przedmiotowej sprawie szczególne znaczenie ma artykuł 184, zdanie pierwsze Konstytucji, z którego wypływa zasada, iż kontrolę działalności administracji publicznej sprawują sądy administracyjne. I jeszcze jeden znamienny cytat z tego orzeczenia. Odesłanie w tym przepisie przez Konstytucję do ustawy, jeśli chodzi o zakres kontroli, nie może prowadzić do zniesienia prawa do sądu. I że w sprawach z zakresu administracji publicznej prawo do sądu realizowane jest poprzez sądownictwo administracyjne. Następnie Trybunał Konstytucyjny, gdy idzie o interpretację przepisu artykułu 45, podkreśla, że z artykułu 45 ustęp 1 wynika jednoznacznie wola prawodawcy, aby prawem do sądu objąć możliwie najszerszy zakres spraw. Co więcej, z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładnię prawa do sądu. To są te podstawowe moje założenia dotyczące wzorca kontroli w dzisiejszej sprawie, a mianowicie artykuł 45. Jeśli idzie o przedmiot kontroli, czyli o ten zaskarżony przepis artykułu 9c ust. 2a ustawy o systemie oświaty, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że zarówno z intencji ustawodawcy, jak i z brzmienia tego przepisu wynika, że treścią i celem tego przepisu jest zamknięcie drogi do sądu. Nie ograniczenie prawa do sądu, ale zamknięcie. Przez to, że ustawa czyni niedopuszczalnym wniesienie skargi do sądu administracyjnego na ostateczne, podkreślam, rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Otóż w związku z tym nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych, że ten przepis stanowi ingerencję w prawo każdego do rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły, bezstronny i niezależny sąd. Następnie, jak już o tym mówiłem, otóż biorąc pod uwagę treść tego przepisu, jego brzmienie, intencje ustawodawcy, to stwierdzam, że zaskarżony przepis stanowi najbardziej drastyczną formę ingerencji władzy publicznej w sferę chronioną konstytucyjnym prawem do sądu, bo jak mówiłem, nie ogranicza tego prawa, ale je niweczy. Tymczasem w moim przekonaniu konstrukcja artykułu 45 ustęp 1, jego brzmienie i cel nie zezwalają, w przeciwieństwie do artykułu 78 ustęp 1 Konstytucji, na pozbawienie osoby prawa do sądu w sprawach, w których takie prawo jest gwarantowane, tak jak w mniejszej sprawie artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Uważam zatem, że zamknięcie wprost przez zaskarżone przepisy drogi do sądu administracyjnego stanowi naruszenie również tego przepisu, który nie był powoływany, mianowicie artykułu 77 ustęp 2 w związku z artykułem 184 zdanie pierwsze Konstytucji jest zarazem ograniczeniem w zakresie kontrolowania sprawa do sądu w ogólności, które jest regulowane artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji. Po czwarte, ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu byłoby dozwolone w granicach określonych w artykule 31 ustęp 1 Konstytucji. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny nie przeprowadził tego testu w celu zbadania, czy ograniczenia w istocie zniesienie prawa do sądu było konstytucyjnie uzasadnione, usprawiedliwione. Zamiast tego skoncentrował większość swoich rozważań na zagadnieniu prawnym, które z mojej perspektywy postrzegania prawa do sądu jest irrelevantne. A mianowicie na interpretacji przepisów ustawy o systemie oświaty celem wykazania, że powodem niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na unieważnienie egzaminu maturalnego jest jedynie to, że ocena niesamodzielności jako przesłanki unieważnienia egzaminu maturalnego jest elementem oceny merytorycznej egzaminu maturalnego i elementem wyniku tego egzaminu, a do takiej oceny według Trybunału Konstytucyjnego sądy administracyjne ani nie mają kompetencji, ani nie są merytorycznie przygotowane.
Otóż uważam, że to zagadnienie z punktu widzenia wzorca kontroli, a mianowicie artykułu 45, jest całkowicie nierelewantne, konstytucyjnie niedoniosłe. I problem ten należało pozostawić sądowej praktyce stosowania tego przepisu dotyczącego unieważnienia egzaminu maturalnego. Uważam ponadto, że wywodzenie z prawa ustawowego przesłanek ograniczenia w tej sprawie w istocie zniesienia prawa do sądu, czyli w formie interpretacji konstytucji poprzez ustawy, jest metodologicznie nieuzasadnione. Po piąte, gdy idzie o pojęcie sprawy w rozumieniu artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji, to uważam, że to pojęcie sprawy powinno być rekonstruowane w związku z artykułem 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która określa właściwość sądów administracyjnych. Otóż Trybunał Konstytucyjny już w wielu orzeczeniach stwierdzał, że zasada, w myśl której sprawy administracyjne mieszczą się w zakresie kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma charakter konstytucyjnej określonej w artykule 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tu cytuję, z istoty więc rzeczy musi to rzutować na interpretację gwarantowanego w artykule 45 ustęp 1 prawa do sądu właściwego. Więcej, otóż w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stwierdza się expressis verbi, że artykuł 184 Konstytucji wprowadza inne domniemanie, mianowicie, że w sprawach z zakresu administracji publicznej prawo do sądu będzie realizowane przez sądownictwo administracyjne. Jest wiele innych orzeczeń, które stwierdzają, że ma to charakter dopełniający artykuł 184 do artykułu 45 Konstytucji. No i w związku z tym problemem konstytucyjnym jest to, czy ta sprawa unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu niesamodzielności jest sprawą w takim rozumieniu, jak to rekonstruuje Trybunał Konstytucyjny poprzez interpretację artykułu 45 ustęp 1 z artykułem 184. No, biorąc te argumenty pod uwagę, no to nie ma żadnych wątpliwości, że jest to sprawa w rozumieniu artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji. Otóż przemawiają za tym no, przynajmniej takie argumenty, że po pierwsze okręgowe komisje egzaminacyjne właściwe do przeprowadzania egzaminu maturalnego realizują zadania z zakresu administracji publicznej, które zostały im przekazane ustawą o systemie oświaty, co nadaje tym organom, czy dyrektorowi, czy komisjom, to już jakby problem do rozstrzygnięcia na poziomie prawa ustawowego, ale to z punktu widzenia pojęcia sprawy nie jest najważniejsze, nadają charakter organów administracji publicznej w znaczeniu co najmniej funkcjonalnym. Czyli niezależnie od tego, czy my je kwalifikujemy jako organy w znaczeniu ustrojowym, czy w jakimś innym sensie, to nie ulega wątpliwości, że one wykonują funkcję z zakresu administracji publicznej w zakresie, w jakim unieważniają ten egzamin maturalny. Drugi argument za tym, że jest to sprawa w rozumieniu artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji w związku z artykułem 184, to jest taka, że ostateczne rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o unieważnieniu egzaminu maturalnego. I to chcę jakoś wyraźnie podkreślić, niezależnie od wątpliwości, czy jest to decyzja, czy czynność materialno-techniczna, etc., to nie ma moim zdaniem rozstrzygającego znaczenia, bo to jest problem interpretacji prawa ustawowego, a nie pojęcia sprawy w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. No nie ma wątpliwości, że należy do zakresu konstytucyjnego pojęcia działalności administracji publicznej, o którym mowa w artykule 184, a który zgodnie zresztą z orzecznictwem konstytucyjnego ma wpływ na interpretację pojęcia sprawy. I w rezultacie do kompetencji sądów administracyjnych należy kontrola tego typu rozstrzygnięć, co uzasadnia moim zdaniem konieczność otwarcia drogi sądowej dla osób, których interesu prawnego dotyczy to rozstrzygnięcie. Moim zdaniem z perspektywy artykułu 45 ustęp 1 i 184 Konstytucji nie jest ani konieczne, ani uzasadnione rozważanie, czy rozstrzygnięcie to należy do jednej z kategorii aktów lub czynności podlegających kontroli sądów administracyjnych zgodnie z artykułem 3 paragraf 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Więcej uważam takie podejście za niedopuszczalne, bo prowadzi ono moim zdaniem do zwężającej reinterpretacji artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji według, czy z punktu widzenia przepisów PSA.
I wreszcie ostatni argument jest taki, że unieważnienie egzaminu maturalnego no, stanowi niewątpliwie ingerencję władzy publicznej w określone ustawą o systemie oświaty prawa, obowiązki czy interesy prawne osób zdających egzamin maturalny, które stanowią ustawową konkretyzację konstytucyjnego prawa do nauki. Potwierdza tę tezę wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze K35/12, zgodnie z którym, cytuję, materie takie jak warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów są sprawami, które nie mają charakteru technicznego lub pomocniczego, ale całościowo regulują ważną sferę z zakresu systemu oświaty. Jest to sfera, która zgodnie z artykułem 70 Konstytucji musi być określona w ustawie. Kwestionowana regulacja jest związana z realizacją konstytucyjnego prawa do nauki. No, biorąc te wszystkie argumenty pod uwagę, no, stwierdzam, że taki przepis jak zaskarżony w niniejszej sprawie stanowi dotkliwą, nieusprawiedliwioną, drastyczną ingerencję ustawodawcy w konstytucyjne prawo do sądu określone w artykule 45 ust. 1 w związku z artykułem 184 Konstytucji, a także poprzez to narusza również prawo do nauki określone w artykule 70 Konstytucji. To są podstawowe motywy mojego zdania odrębnego. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Teraz pan sędzia Marek Zubik przedstawi swoje zdanie odrębne. Panie sędzio. Bardzo dziękuję. Zasadniczym problemem konstytucyjnym w niniejszej sprawie było to, czy w razie stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego egzamin maturalny, konieczne jest zapewnienie mu prawa do sądowej kontroli rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w tej sprawie. W świetle obowiązującego zarówno wniesienia skargi konstytucyjnej, jak i obecnie stanu prawnego, egzamin maturalny z egzaminem państwowym przeprowadzonym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie i umożliwiającym uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wynik egzaminu maturalnego, ustalany w istocie przez organ władzy publicznej w rozumieniu konstytucyjnym, jest podstawą przyjęcia zdanego na studia wyższe. Moim zdaniem, w każdym wypadku, kiedy władza publiczna organizuje egzamin wywołujący skutki publiczno-prawne, od wyniku którego zależy uzyskanie przez obywatela określonych uprawnień, warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym jest, aby przepisy prawa precyzyjnie określały reguły przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyniku egzaminu. Z punktu widzenia Konstytucji, zasady przygotowania, przeprowadzenia i sprawdzania pracy, w tym przesłanki unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, muszą być fair oraz odpowiadać sprawiedliwości proceduralnej, tak jak to widzi artykuł 2 Konstytucji. Reguły te powinny być jasne, przejrzyste i weryfikowalne również dlatego, że gwarantują standaryzację przeprowadzania egzaminu maturalnego w skali całego kraju. Ocena samodzielności pracy nie jest jedynie czynnością techniczną. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych ma bowiem ten sam skutek, co nie zdanie egzaminu. Silniejsze jest uzasadnienie sądowej kontroli rozstrzygnięcia o niesamodzielności egzaminu w sytuacji, gdy powoduje negatywny wynik całego egzaminu, niż niezaliczenie konkretnych odpowiedzi. Z tego powodu ocena postępowania dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jak i samej komisji, w tym zbadanie, czy ich rozstrzygnięcia miały podstawę w obowiązującym prawie i były dokonywane zgodnie z prawem, mieszczą się w pojęciu kontroli administracji publicznej w rozumieniu artykułu 184 Konstytucji. Jeśli organy władzy publicznej odmawiają przyznania uprawnień i uznania rzetelności oraz pozytywnego wyniku egzaminu, konieczne jest co do zasady zapewnienie przynajmniej prawa do sądowej kontroli działania organów władzy publicznej w tym zakresie w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. Do domniemania, że mamy do czynienia ze sprawą w sensie konstytucyjnym, a co za tym idzie zapewnienia drogi sądowej, wystarczające jest, aby organ państwa władczo rozstrzygał o sytuacji prawnej jednostki. Kontroli sądowej w tym wypadku ma podlegać dochowanie przez organ władzy państwa określonych reguł prawem, reguł postępowania, a nie poziom wiedzy zdającego. Otwartą kwestią pozostaje natomiast pytanie o zakres niezbędnej swobody sędziego w ocenie całokształtu działań publicznych organów egzaminacyjnych. Nie podzielam stanowiska większości sędziów Trybunału, jakoby o możliwości dokonania sądowej kontroli postępowania komisji egzaminacyjnej w wypadku unieważnienia egzaminu na etapie sprawdzania arkusza egzaminacyjnego przesądzało m.in. to, że jest to kontrola merytoryczna egzaminu.
rozróżnienie przez Trybunał oceny formalnej i merytorycznej czy materialnej egzaminu mogące wynikać są skutki dla dopuszczalności sądowej kontroli administracji publicznej są być może poprawne z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego. Nie rozstrzyga to jednak wszystkich problemów praktycznych i co ważniejsze konstytucyjnych. Zbadanie niesamodzielności możliwe jest rozerwalne z punktu widzenia wiedzy, o którym wspominała pani sędzia Teresa Liszcz, jak i rozrywalny jest związek między oceną merytoryczną i niesamodzielnością. Moim zdaniem wśród warunków egzaminu znajdują się takie kryteria przygotowania, przeprowadzenia, ustalenia wyników, wymagające odniesienia się do na przykład treści pytań i odpowiedzi, które muszą poddawać się sądowej kontroli. W szczególności jest to cena, czy pytania mieściły się w wyznaczonym zakresie egzaminu, czy zostały prawidłowo sprawdzone, a także czy klucz odpowiedzi jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy. Nie chodzi bynajmniej o to, aby sąd oceniał trafność lub nietrafność ustaleń nauki, do których odwołują się poszczególne pytania. Konieczne jest natomiast, aby sąd mógł rozstrzygnąć, czy są sformułowane w sposób umożliwiający udzielenie w ogóle odpowiedzi. Sąd powinien dodatkowo móc ocenić, czy w konkretnej sprawie ziściły się przewidziane prawem przesłanki unieważnienia egzaminu, a rozstrzygnięcie zostało należycie uzasadnione. Nie uważam, aby tego rodzaju sądowa kontrola egzaminu państwowego przekraczała intelektualne możliwości sędziego i z tego powodu nie nadawała się, czy tak jak to większość uzasadnia, nie były zdatne do rozpoznania przez sąd. Stwierdzenie już po egzaminie, że w arkuszach znajdują się błędne odpowiedzi, bądź zostały one oparte na nielogicznym bądź niepoprawnym sposobie dojścia do wyniku, nie zwalnia organów odpowiedzialnych za ustalenie wyniku egzaminu od wyjaśnienia tej sytuacji i uzasadnienia powodów, z jakich cały egzamin bądź jego zostały uznane za niesamodzielne. Jest to tym bardziej konieczne, że w czasie oraz miejscu przeprowadzania egzaminu były obecne osoby powołane przez właściwe organy państwowe do zapewnienia rzetelności jego przebiegu. Zaaprobowany przez Trybunał mechanizm ustalenia niesamodzielności pracy zakładu, o czym zresztą wspominał pan sędzia profesor Piotr Tuleja, że tymi niesamodzielnymi pracami przede wszystkim są te, które zawierają błędne odpowiedzi lub błędne uzasadnienia. Ma to, moim zdaniem, istotną wadę. Nie wyłapuje niesamodzielności, jeżeli odpowiedzi są prawidłowe, a to zachowanie, czyli udzielenie prawidłowej odpowiedzi na skutek niesamodzielnego rozwiązania pracy, jest to same z przypadkiem objętym stanem faktycznym skarg konstytucyjnych. Tyle tylko, że nie prowadzi do takiego samego skutku. Uwzględniając zachowanie Trybunału, również i w takiej sytuacji należałoby unieważniać cały egzamin. Na gruncie rozpoznawanych spraw w ówczesnym stanie prawnym przepisy niedostatecznie jasno określały tryb postępowania komisji egzaminacyjnej co do ustaleń faktycznych, które pozwalałyby na stwierdzenie niesamodzielności egzaminu ex post, ani nie określały treści rozstrzygnięcia unieważniającego pisemną część egzaminu maturalnego z uwagi na niesamodzielność rozwiązywanych zadań. Nie regulowały przede wszystkim przesłanek uzasadniających stwierdzenie niesamodzielności pracy. Na brak precyzyjnych unormowań prawnych w tym zakresie, o czym już też wspominali sędziowie zgłaszający zdanie odrębne, wskazywała również Najwyższa Izba Kontroli. Komisja egzaminacyjna stwierdzająca niesamodzielność pracy i dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważniający z tego powodu egzamin maturalny muszą działać na podstawie prawa oraz zgodnie z określonymi tam procedurami. Zarzuty dotyczące tej materii co do zasady nadają i muszą poddawać się sądowej kontroli legalności działania władzy publicznej wobec obywatela w perspektywie artykułu 2 i artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. W innym wypadku należałoby przyjąć, że mamy do czynienia z arbitralnym traktowaniem jednostek przez państwo. Ustawodawca ma co prawda pewną swobodę w określaniu właściwości sądu, który będzie właściwy do rozpoznania takiego typu spraw. W niniejszej sprawie treść zaskarżonego przepisu faktycznie jednak zamykała dostęp do sądu, i to jakiegokolwiek. Mając powyższe na uwadze, uważam, że unieważnienie egzaminu maturalnego na etapie sprawdzania arkusza egzaminacyjnego w sytuacji braku określonych jednoznacznych kryteriów uznania pracy za niesamodzielną narusza samo w sobie
prawo obywatela do rzetelnej procedury, w tym wypadku procedury administracyjnej wynikającej z artykułu 2 Konstytucji. Dodatkowo przewidziane w artykule 9c ust. 2a ustawy wyłączenie kontroli sądowej umożliwiającej przyznanie, przynajmniej zbadanie legalności działania organów państwa, w tym czy postępowanie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej miało dostateczną podstawę prawną oraz było zgodne z prawem, narusza konstytucyjne prawo do sądu, której określa artykuł 45 ust. 1 w związku z artykułem 70 ust. 2 Konstytucji. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, powtarzam, wyrok Trybunału, a nie większości Trybunału, jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie wręczony skarżącym i uczestnikom postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez tutaj w tej sali rozpraw przez 2 dni pracowali nad rozstrzygnięciem i oczywiście uczestnikom postępowania za opinię, już nie mówię o sędziach konstytucyjnych. Bardzo dziękuję. Do widzenia państwu.